Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i w dzień, i w nocy. Oprócz tego czeka nas ochłodzenie. O szczegółach już teraz Weronika Bigus. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mieliśmy najcieplejszy dzień tego tygodnia. Od jutra będzie już coraz chłodniej. To za sprawą głębokiego niżu z centrum nad Danią, który przemieszcza się na północny wschód. Oprócz silnego, sztormowego wiatru na Bałtyku zacznie sprowadzać do nas chłodne powietrze znad północnej Skandynawii. Noc na Pomorzu pochmurna. Przed północą zacznie wędrować przez nasz region strefa z opadami deszczu. Temperatura dość wysoka, od 7 do maksymalnie 8-9 stopni. Wiatr umiarkowany do dość silnego, na wybrzeżu silny. Tutaj prędkość wiatru będzie sięgać 60 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 991 hektopaskali i waha się. Jutro zmienna aura, zmienne zachmurzenie, pod koniec dnia okresami całkowite. Początkowo w centrum oraz na wschodzie regionu prognozujemy zanikające opady deszczu, w ciągu dnia przejściowo bez opadów, ale po południu, zwłaszcza na północy województwa, pojawi się przelotny deszcz, a wieczorem śnieg z deszczem lub nawet sam śnieg. Temperatura od 5 do maksymalnie 6-7 stopni. Wiatr dość silny i silny, a na wybrzeżu porywisty. Wiać będzie z prędkością do 70 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 993 hektopaskale i zacznie rosnąć. Na Bałtyku w nocy wiatr południowy skręcający na zachodni o sile do 8 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia zachodni skręcający na północny silniejszy, bo do 9 stopni w skali Beauforta. Stan morza 5. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.